Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym już filmiku. Ja przychodzę do was z moim pudełkiem z Shiny Boxa. Jak widzicie, ona jest cały czas nierozpakowana, a przyszło do mnie chyba w środę bądź wtorek. Ale jakoś po prostu się nie składało, żeby nagrać filmik, żeby w ogóle zajrzeć. Także jak widzicie, nawet nie skusiłam się, aby zobaczyć, co tam w nim ciekawego się znajduje, bądź nieciekawego. Bo w międzyczasie oglądając komentarze dziewczyn, które odebrały już swoje pudełka, to są załamane. I tak powiem wam szczerze, moje zainteresowanie tym pudełkiem, może też tak wiecie, oddalałam od siebie tą myśl, że mam fatalne pudełko. Także cóż, zaczynamy otwieranie. Z góry przepraszam za pranie, które wisi z tyłu, ale no taka dzisiaj sceneria. Pudełeczko prezentuje się tak. Spirit Kiss. Nie było innego pudełka, tylko od razu to pudełeczko. I cóż, moi drodzy, zobaczymy, co też tam ciekawego w środku jest. Powiem wam, że zawartość... Wygląda to tak. I tak, moi drodzy, produktów mamy 5 z tego, co tutaj widzę. Oczywiście nie ma tej karty informacyjnej, ulotki, co zawiera pudełko, ceny i tak dalej. Dlatego pozwoliłam sobie otworzyć internetowo tąże informację i zacznijmy od cieni, które o dziwo u mnie... Jest to produkt pełnowymiarowy, są to hipoalergiczne cienie. Ja mam takie kolory brązy, akurat coś co lubię, więc bardzo fajnie, słuchajcie. Nie wiem, czy to tak będzie. Pokażę wam, jak to kolorystycznie wygląda. Jest to, tak jak mówię, produkt pełnowymiarowy i jak patrzę... Już wam pokażę swatche. Ogólnie kolorki prezentują się w ten sposób. Nawet tak powiem wam, nawet mogą być spoko. Produkt ok. I to jest produkt pełnowymiarowy 25 gram, chciałam powiedzieć. To opakowanie kosztuje 13,99. Kolejnym produktem, słuchajcie, jest łagodzący tonik mgiełka do twarzy z ekstraktem z owoców róży firmy Wianek. Jest to również produkt pełnowymiarowy, 150 ml, kosztuje 20,99 zł. Kolejnym produktem jest to peeling cukrowy do ust o aromacie jagody. I to również jest produkt pełnowymiarowy, on ma 15 gram i kosztuje 25 zł. Niestety jest on zasłonięty, więc na razie go nie będę sprawdzała, ponieważ być może trafi do rozdania, więc tylko po prostu wam pokażę właśnie zawartość tego pudełeczka. I ostatnim produktem, słuchajcie... A nie, jeszcze są dwa, przepraszam. Tutaj mamy balsam do ust, ponętna śliwka z firmy Bielenda. I tutaj mamy za te 10 gram. Jest to również produkt pełnowymiarowy. On jest wymienny, jeden z trzech. Było arbuz, z tego co widzę. Arbuz i róża. Także no, śliwka... Chyba w miarę, zobaczymy. I tak jak mówię, on... A, nie powiedziałam ceny. Te 10 gram kosztuje 8,94. Też nie wiem, czy użyję tego produktu, czy też może pójdzie na rozdanie. I ostatnim produktem jest to szampon w kostce, słuchajcie. Uniwersalny do wszystkich rodzajów włosów. Waga 75 gram. I tak szukam.
ta kosteczka 75 gram kosztuje tutaj według tej całej rozpiski 32 zł i był to produkt wymienny, jeden z pięciu. Powiem Wam, słuchajcie, ja tylko sobie tak zerknę, żeby Wam przeczytać coś o tym. Jest to szampon na bazie roślinnych składników, idealne do codziennego stosowania przy wszystkich typach włosów. Podczas jego użycia powstaje obfita, gęsta piana o cytrusowym zapachu, która doskonale oczyszcza i bez problemu się zmywa, a także pielęgnuje włosy, unosi je u nasady, pozostawia po sobie blask. Powiem Wam, że właśnie byłam ciekawa, byłam tego szamponu. Ogólnie zapach to ma tragiczny, powiem Wam. On w ogóle wygląda, to wygląda coś takiego. Nie wiem, czy to będzie tak widać. On ma tutaj takie, jakby makaron miał wsadzony do środka. Takiej grubości, zobaczcie. Prezentuje się tak. Zapach ma taki, nie wiem, czy pamiętacie, jak w Denku mówiłam o o masełku takim pomarańczowym. Masełko do ciała. I ono strasznie śmierdziało. I powiem Wam, że ten szampon również również zapachem swoim nie zachwyca. Ale cena, wiecie, za taką kostkę niby 32 zł. Nie wiem, nie sprawdzałam na internecie. Ale pewnie sobie gdzieś tam, wiecie, obejrzę, posprawdzam, czy rzeczywiście w takich cenach są te szampony. Był jeszcze również szampon, żel do mycia ciała i włosów, z tego co widzę wymienny. I co tutaj jeszcze było wymienne? Żel pod prysznic był, balsam do ciała. Także tak prezentuje się, moi drodzy, pudełeczko. Nie ma szału, naprawdę. Te 5 produktów, ja Wam za chwileczkę je tak przedstawię w całości, jak to wygląda, jak to się prezentuje w ogóle. Prezentuje się pudełeczko tak. 2 produkty do ust, do tego szampon, mgiełka i cienie. Chyba najbardziej jestem zadowolona z tych cieni, ponieważ są to moje kolory i rzeczywiście jest to produkt trafiony. Mgiełka, tonik do twarzy. Podejrzewam, że chyba też to wypróbuję. Zobaczymy zresztą. Bardzo, bardzo przyjemny, taki faktycznie różany zapach. Delikatny tonik nawilżający w formie mgiełki na bazie ekstraktu z owoców dzikiej róży do pielęgnacji cery wyjątkowo wrażliwej, podrażnionej. Uzupełnia demakijaż, przywracając skórze odpowiedni poziom pH. Zawiera składniki o działaniu łagodzącym, ochronnym, antyoksydacyjnym i wspomagającym mechanizm naprawcze. Poprawia elastyczność i uspokaja skórę. Można rozpylić ten tonik na twarz i poczekać, aż to wszystko wchłonie, bądź zastosować tradycyjnie na wacik i po prostu buzię przetrzeć. Także dosyć długa data, także powiem Wam, tutaj akurat jest do grudnia to mydełko. Zobaczę dzisiaj, może przetestuję, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa, czy rzeczywiście ten cytrynowy zapach będzie, wiecie, unosił się i jak sprawdzi się ten szampon. Jest to faktycznie dla mnie totalna nowość, nawet nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak szampon w kostce. Dlatego to są takie produkty, gdzie rzeczywiście fajnie będzie mi je przetestować, a podejrzewam, że te 2 produkty raczej pójdą na rozdanie i chyba, że ten cień też pójdzie, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Także moi drodzy, ja gorąco Wam dziękuję za to, że jesteście, za subskrypcję, bo faktycznie w ostatnim czasie Was sporo przybyło. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, do czego gorąco zachęcam. Już niedługo powinno się ukazać rozdanie. Jest Was już chyba 640 albo 50, nie jestem w stanie teraz stwierdzić, ponieważ patrzyłam to już jakiś czas temu. Także na 700 subskrypcji będzie na pewno rozdanie. I cóż, to było moje ostatnie majowe pudełko. Nie wiem, czy będę zamawiała kolejne, tak samo jak i z Be Glossy. Nie mam pojęcia, powiem Wam, że kuszą pudełka, ale ja
Chyba póki co wstrzymam się i popatrzę sobie na innych stronach, gdzie odrębnie będę mogła sobie dobrać, wiecie, kosmetyki takich, jakich potrzebuję, ale to też chyba nie za prędko. Także ja gorąco Wam dziękuję, życzę Wam udanej niedzieli, jeżeli pójdzie to w sobotę, a jeżeli pójdzie to w niedzielę, to udanej niedzieli i poniedziałku, bo nie wiem, jak ja to puszczę. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa!